Siemaneczko, jestem Pepetym Games. Witam was na moim gospodarstwie. Dzisiaj będziemy siadać sobie żyto na kieszonki, proszę państwa. Pierwsze pasy, można powiedzieć, siewne w tym sezonie. Można zacząć. Sobie stwierdziłem, że nie będę nic dawał na te żyto, pod te żyto, przepraszam. Tylko po prostu zawiązę żywkę, zasieję i zobaczę, co z tego będzie. I tak właśnie będziemy dzisiaj urobić. Czyli John Direk sobie jest spięty właśnie na wspomnianym zestawem, czyli tarzewka z siewnikiem, amazonką. I powiem tak, no ma co robić. Trochę głębiej zapuszczone. Coś tutaj się... Ile ustawiło? No teraz będzie dobrze. A! Wiecie, to, że to na kieszonkę, to nie trzeba jeszcze jakoś perfekcyjnie też tego ustawiać. No i co za to, że talerzówką? Widzicie, no 17, 16 na godzinę, więc tu już można sobie trochę polatać. Troszeczkę szybciej. Skąd pieniążki na koncie, bo ktoś się pewnie spyta. Wydałem szczepę. To mu na nią wstałem. A parę groszy wziąłem. W sensie... ona była zaliczkowana. Raz gościu przyjechał, no i po prostu ją zabrał. Całkowity koszt to był 10 tysięcy i tak właśnie jeszcze dopłacił. Nie jestem zadowolony, bo się maszyny wyzbyłem, bo tam tej przyczepy mam, już mi nie było potrzebne. Nie było mi potrzebna. Jeszcze mam teraz potingerkę właśnie, no więc no, żyć nie umierać. Kosiorka jest, więc mnie to bardzo cieszy. Tylko widzę, że troszeczkę GPS się popierniczyło, ale to nic. To mnie popełnić. Powiem tak, ciężki zestaw ciul. Młodemu ten podnosi jak nie wiem co. Ja jestem przekonany, że ta talerzówka jest i ten siewnik jest tak razem tak ciężki, ale sobie się nie dziwi, to jest tona 300 zasypu. Akurat udało mi się po 650 kg złotych za kilotonę kupić właśnie tego żyta. A jakoś tam wyszło, że 800 zł zapłaciłem za te żyto całkowicie, więc no nie jest źle. Do siewów sobie raz. Wiecie, no właśnie na kieszonkę, to tym bardziej to pasuje. A mówię, tutaj tak sobie testuję to wszystko pod względem, czy lepiej mi się będzie opłacało brać i orać pod te żyto, czy bez okopce robić, czy po prostu tylko sobie wpadać właśnie talerzówką, zasiać i mieć to z bani. Na razie sobie siejemy tutaj te dwa kawałki po rzepakach, bo tak mi chodzi, że kukurydza tu będzie w tym roku prawdopodobnie, albo ewentualnie za, nie wiem co jeszcze dokładnie, ale na razie wiecie, no paszy muszę narobić jak najwięcej na mojego bydła, więc ja tutaj zbytnio nie mam, czekajcie, czy mam tu w ogóle 4 metry wykryte, czy mam ile? 4 metry teraz jest, dobra. Mówię, tak trochę nietypowo, mówię, bo było talerzowane, teraz znowu talerzówką zjeżdżamy. Ale trzeba jakoś tak trochę ciąć koszta pod tym względem. Tak sobie stwierdziłem, że jednak tak sobie to ogarniemy. No ale powiem naprawdę, jest zestaw ciul ciężki. Pomyślałem, że tak, talerzówka zabrana aktywna, mimo wszystko jest dużo lżejsza. Chociaż patrząc na przekładnie na to wszystko, no bo powinna być ciężejsza, tak? Płycek tu chyba z przodu jest to na 800. No to nie pisze, ale zobaczymy w sklepie posiadanych. Co bym tu mogło mieć za płycek? No to na 800. To na 800. I no młode zadziera. Kolokwialnie mówiąc, więc jestem troszeczkę w szoku pod tym względem. Widzę, że on trochę jest cichszy niż pędzik i kombajn, ale się na razie chyba kombinować z tymi ustawieniami głośności, jak już tak to będzie. Na razie jest dobrze. John Deere się na razie spisuje pod tym wszystkim. Na razie odpukać, wszystko jest pięknie, ślicznie i cudownie, można powiedzieć, w pewnym sensie. Coś mi to pole jakoś dziwnie teraz pod kosu mocno idzie, no ale dobra. Jak idzie, tak będzie obsiane. Mówię, tutaj nie musi być perfekcja, bo to jest na kieszonkę. Tylko muszę pogadać ze znajomym, żeby pożyczył mi wały, bo ja swoich wałów oczywiście już nie posiadam.
On ma takie fajne, konkretne fały. I zobaczymy, może powołujemy jeszcze sobie. Właśnie. Bo tak, co zrobiłem jeszcze poza między nagrywaniami? Ogadałem sobie słowę. Zwiozłem. Ciano sobie też zwiozłem już. Właśnie. To na gospodarstwo. W razie dla tamtego gospodarstwa tak sobie liczyłem zawieść, ale mnie tak jeszcze. Nie wiem, czy w tym miesiącu będę kupował się takowy, więc wiadomo, nie ma to sensu. Owiec jest skoszony, ale patrzcie, patrzcie, jak go miota, normalnie aż go miota tutaj, mocno. Mówię, dobra, nie będę na razie tam zawoził. Będzie ten, po prostu moment dowiozę i to będzie wszystko tak samo. Tutaj ktoś powie, czemu tak się jeść, nie powinno się to, że pod dokiedzić. Może i tak, ale tak. Ja tak jeżdżę. Bo tam te graniczne talerze są troszeczkę tak bardziej wypłycone, tutaj te nie zobaczymy, jak to wyjdzie w ogóle. No słuchajcie, nie chce mi się jeździć tak naokoło. Sprawdzimy każdą opcję, która jest możliwa właśnie tutaj do ogarnięcia. Tego będę sobie jeździła z przyjazdem. Zobaczymy, czy będzie jakoś wózki. Na razie ja nie widzę jakichś wózdek mocnych czy coś. Strasznie mi laguje komputer, co jest chyba nie tak. Ja wiem, że jest mało FPS-ów itp., ale tak mi kurwa ratkuje to wszystko dzisiaj, że to jest makabra jakaś. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Nie wiem. Ogólnie coś się w ogóle dzieje, bo dzisiaj położyłem sobie komputer wymówać cały. No i to wszystko. Powiem szczerze, kurwa, kondensator jakiś się tam chyba coś waliło. Ale jakoś na szczęście coś tam uruchomić się uruchomił. Ogarnąć tego można było. Ale widzę, że coś jednak to jest grubsza sprawa. Widzicie? Otwieram, jak zadziała. I to na 800 na przodzie. Tak mi tak teraz 1,5 tony miał, to te 300 kilo by brakowało. Mimo wszystko. No jest w miarę dobrze. Nie, tutaj mamy jakie testy muszą być. Tutaj mamy testowo, sobie zrobimy te dwa pola, tak na testo, na test, trzy pola testowo sobie tak zrobimy. Pod te żyto zobaczymy, czy to będzie jakiś sens miało. I też sobie zastanawiam się, czy będę wołował, czy nie. Chociaż bardziej by pasowało po cięcie, tu by pasowało, chociaż taka dyskówka, to i tak ja wyżej ustawię wszystko, to samo będzie. Więc tam się nie przebadzić kamienie w azioł. Więc tutaj może na razie będę kombinował z tym wałowaniem. Zobaczymy. Mogłem przy wałów poszukać. Bo trochę tam może przez to, że teraz tych wałów nie używam. Może mi wymazają te zboża na wiosenne. Na zimowe, przepraszam. Więc prawdopodobnie bym się chyba ogarnąć sobie wały. Ale pewnie jak wspomniałem, od znajomego będę na pewnie. Na ten moment zobaczymy, jak to będzie spełniało swoją funkcję, bo ma takie fajne, dość masywne te wały i być może one będą jakoś tam lepiej spełniały to, żeby no, lepiej to się przezimowywało, tak? Ale pod rzepak zobaczymy z powrotem, wtedy pod rzepak jak to będzie, czy ten, to wiadomo, jak powiedziałem, będziemy sobie kupować wały. Moje wały też w sumie nie są takimi maszynami, które są mocno konieczne na naszym gospodarstwie. Jednak to mam takie silniki, które, ten taki silnik, który już naprawdę daje fajną robotę bez tego, ale no jednak trzeba nie sprawdzić. Mógł nie, to może silnik trzeba nie wymienić. Jakiś kilometrowy kolejny. Chociaż Amazonka to jest jednak wysoka półka, tak? Bo by na aktywnym silniku kosztowała 45 tysięcy, jak się nie mylę. 55 tysięcy jakoś tak, pamiętam już tak dokładnie, no bo to chwilę czasu już ten zestaw i jest, no to ta żywka sama kosztowała 55 tysięcy, więc no tutaj to jest w ogóle abstrakcja, no ale może ktoś powie, czy tu rzucałeś, czy nie, nie wiem, no niech się jakoś tak znalazłem, szczerze mówiąc, zadzwoniłem do firmy, tak, no na razie spełnia moje oczekiwania, jest masywna przede wszystkim, pierwszym razem jak to robiłem na pewno na sporą kość, bo tak sobie ustawiłem ramiona i talerzówkę, że miałem bodajże chyba 17 czy 18 cm głębokości, co jest troszeczkę
Analogiem oko było, ale widzicie, teraz mogę z drugiej strony sobie bez problemów siać w to. Żydom mogę walczyć. Jak się to przemieszczam troszeczkę, bo teraz tam jakieś tutaj 8, może 10 centów mam teraz talerzówkę ustawioną w takim przedziale. On też mi jakoś tam nie wybitnie głęboko. No więc zobaczymy. No a talerzówka, teraz siewnik i skoro się okaże po prostu na wiosnę, tak? Jak to wyjdzie. Bo na razie tak. Tutaj żyto na kieszonkę. Następny drugi obok właśnie. Może pak będzie. Nie wiem jak mi wyjdzie z soją i po kukurydzach. Czy też będę brał siał żyto na kieszonkę, czy będę po prostu zboża tam siał. Tego jeszcze nie wiem, bo bardziej bym preferował chyba wiosenne. Zboża sobie zasiać, chociaż tego jeszcze nie wiem. Tam mi wyjdzie wszystko. No ale przekumany to jest taki ciężki zestaw teraz. Muli. Chyba muli się też ten komputer. A dobra. Nie martw mi się o tym. Dobra. Chciałem sprawdzić właśnie jedną rzecz, bo coś mi naprawdę nie daje spokoju tym komputerem dzisiaj. A to mowa. I tak. Tutaj przyjdzie pewnie na ust, na żyto później na wiosnę i to będzie pewnie wszystko. Tylko po prostu coś ściąć, a może później jeszcze późną jesienią co damy. To będzie to będzie. Będzie do ścięcia i finito, to tak? I to wystarczy. Pod tym względem, po tej paszy potrzebuje naprawdę, potrzebuje dużej ilości paszy. No nie oszukujmy się, to są rzeczy, to jest uprawa, która naprawdę ratuje mi tyłek pod względem paszowym, tak, że to na kieszonkę. Czy lucerne? Zresztą też lucerna będzie, nie? Ja sobie będę podobnie wezmę właśnie teraz owsi, bo jeszcze o dziwo. Ja obsadę z 18 tam z hakiem, ale jedno pole jeszcze mi w ogóle nie doszło. A więc dopiero te drugie pole będzie siane, tylko będzie cięte. We wrześniu po prostu, no bo co zrobić. I pewnie tam później pójdzie właśnie lucerna. Zobaczymy, czy tam będzie miał jakieś fajne przełożenie, czy wręcz przeciwnie. Nic z tym nie wyjdzie. Trzeba kombinować. Tutaj będziemy ogólnie naprawdę mieli fajne połacie, bo tak, tu mamy rzepak. Mieliśmy rzepak, jest żyto. Tam będzie właśnie też na dzierżawie będzie żyto na kieszonkę, więc praktycznie można powiedzieć wszystko blisko. Ale musimy, mówię, naprawdę musimy tej paszy narobić. Z tego względu, że ogonów dochodzi. Dochodzi ogonów z tego, a jeszcze będzie dochodziło więcej. No więc to musimy mieć tej paszy. No jednak nie patrząc za to, no, praktycznie 2 miliony ton musimy mieć paszy tutaj. Czekaj, dobrze mówię? Tak. Około 2 milionów muszę całkowicie chyba paszy mieć. Więc to jest sporo. No więc z czego by korzystać? No, przyjemnie dokupywać, fajnie, wszystko pięknie, ale żeby to robić też trzeba mieć czas. Więc ja mogę sobie korzystać dwa razy w roku, można powiedzieć, ziemię. No i właśnie, ja takie uprawy właśnie wspomniane tutaj, że to. Właśnie mam taką możliwość, dlaczego mi tego nie korzystać? Jeśli to jest po prostu zjadne na moich, tak? Bo przede wszystkim byków, bo byki to w ogóle tym wygrają. Dostałem siano, że to jej tam z łyżkę, czyli może półtora łyżki. To jest czyściutko w temacie. Reszta to mówię przede wszystkim siano, żyto i siano. To jest przede wszystkim w moim futrowaniu byków. A to jest przede wszystkim nagrodów, ale mówię, bykom też daje to łyżka, półtora łyżki, w zależności jakim są one w cudzysłowie stadium rozwoju, tak? Muszę trochę przybierać tutaj na masie. Teraz nie wiem, czy przecieki w ogóle będę robił. Tak szczerze sobie myślę. Tak sobie zostawię, może potestować. Trochę potestować po tych polach, jak to mam to ogarniać. Wszystko. Wiem, jakieś opusty na pewno widzę, bo tutaj będą, bo co nieco widzę po właśnie po polu, ale to jest takie tam znikome, pewnie w całości będzie to. Więc to się nie mam co przejmować. Miałem robić gnojowice, miałem robić obornik, ale na razie wolę przeznaczyć obornik i gnojowice na coś, co będzie mi się
upłacało. Więc tutaj tylko mówię, później przyjdzie nawóz. Nawóz mi teoretycznie ktoś powie, no kurwa, nawóz jest dobrze. Tak, ale no to też na jakąś rękę potrzebuję tego nawozu, jakby nie było. Mimo wszystko. Ale to jest, to staje tak widzę. Ten rząd jeżdżok. Myślałem, że nie ma tak to jest ciężko tym, ale na 205 koni, 4-metrowy zestaw, naprawdę on no, ma co robić. Nie wiem, czy jakbym upiąć w ogóle zciągnął, to pewnie jeszcze w ogóle nie mógłbym pewnie uciągnąć. Aż trochę, nie wiem, tak szczerze, chyba nie wiem o co chodzi w tym farmingu, bo tak niby młotkę mu zadziela, ale tyła z tyłu boksują koło. Ja sobie też tak trochę abstrakcją zalatuję. Patrzcie, no 200 konny ciągnik, on jest dość masywny, bo chyba 10 ton waży. Bądź około 10 ton, więc powinien samą wagą swoją ten agregat z tą silnikiem to się nie utrzymać, da się z takim puckiem. Tym bardziej, no ciekawe. Właśnie no, trzeba będzie pokombinować, może przełożę to sobie to z klasa, żeby przetestuję. Następnym razem, tym zestawem i zobaczymy. Czy klasowski obciążnik nie byłby w sumie lepszy od tego? Słuchajcie, mam tych obciążników pełno, nie uszpójmy się. No bo jednak mamy tych ciągników dość sporo, aby nie było na naszego sprzedaka. Jak ja się zastanawiam, no mam może i kurwa, my sobie to pochodzenie nie zrobimy. Ale powiem tak, kurwa, na jakie ten ciągnik jest piękny. Jeszcze tak, a to mnie. To by wszystko kurwa. No teraz to jest. Zniut na moje uszy. Jest coś, co. O to chodziło, tak? Powiem szczerze. Jeśli koni, to jeszcze nie jest ten pułap, który, na którym chciał to kończyć na pewno. To jest taki pośredni jeszcze ciągnik, a na razie powiem szczerze, że no. Dobrze zrobiłem, że nie kupiłem się ciągnika, który by miał 180 czy 170 koni na ten moment, bo powiem szczerze, że pewnie nie bym sobie teraz w tym zestawie strzał w kolano zrobił, bo mówię tutaj ten John Deere 205-konny, on ma sporo problemów tam, można powiedzieć, w pewnym sensie tutaj do tej uprawki no w jednym. Co to się stanie, bo będzie mnie to poszło. Chyba nie, zobaczcie, ja nie zwracam uwagi, bo przecież to tutaj wszystko idzie swoim tokiem jakoś oboczym, więc jakiś ten tekst stoi się troszeczkę na dźwignią coś. No ale wszystko fajnie. Ja się bardzo cieszę, że ten ciągnik kupiony. Teraz można powiedzieć, że naprawdę to ma co robić, bo ma przyczepę. Ma teraz ten zestaw, chociaż klas też ten zestaw raczej powinien, nie mówię w 100%, no ale takich 80% też powinien sobie dawać radę, no bo chcę talerzu, chcę to i sobie case radzi, bo już sprawdzałem sobie to talerzówce 4-metrowej, no wiadomo, trochę jest abstrakcją, no bo to jest trochę też ciężar, ale sobie daje radę. A no wiadomo, takiego zestawu jak tutaj, no nie ma baterii, jak upotepnę, bo podnośnik, nie wiem, tam może 4-5 ton może ma, nie chcę zgadywać teraz i gapy jemnąć, ile on może mieć udźwigu, ten mały case, no ale klas już jest dość masywnym ciągnikiem, więc myślę, że zdaje, że taki zestaw powinien mu ciągnąć, tak? Mimo wszystko, w sumie co się kurwa dziwić, jak tam case to jest 105-konny, 15-konny, nie, 105-konny. Tu się nie ma co dziwić. No a taką drewczukę 4-metrową na płytko, jak sobie tam sprawdzałem, to uciągnął, więc tutaj na razie spiny jakoś zbytnio z tym nie mam. A tu GPS ładnie pasuje, cyk. No ale to robi, to robi. Pomyślałbym, że taki zestaw będzie dla mnie na razie, w tym momencie, chyba najbardziej opłacalnym zestawem, no bo tutaj prędkość jest. Te 15-16 km na godzinę można sobie jechać. Bo no, mam 12, niby to też nie jest jakiś duży przeskok. Ale jednak patrząc pod względem roboty, no to już podejrzewam, że w całości może hektar, czy nawet 2 hektary, a może nawet więcej, by można wtedy zrobić, więc tutaj ciężko mi o tym stwierdzić, co mi tu stwierdzić mogę.
no to dobrze zrobiłem. Tak mi się zdaje, że dobrze z tym zrobiłem, że kupiłem ten zestaw. Tą talerzówkę. No i teraz, no, jak widzicie, no jest coś miodnego dla mnie. Prawda, jest coś miodnego. Mi to pasuje. Wiecie, talerówkę sobie wykorzystam po siedzka po koledzach, czy po czymkolwiek jeszcze. Zwaną aktywną, no tak po ścieńskach średnio to wygląda. Może jak anamulcze można sobie zrobić, jak sobie w realu. No a to jest za bardzo czasochłonne i pracochłonne. Czasem czasochłonne, pracochłonne, no i paliwożerne, tak to powiem. Więc no. No dobra, brona fajna rzecz, ale broną wszystkiego też nie zrobimy, a tutaj jak najbardziej nadgodzimy to sporo roboty. No i tu jeszcze pod kreskiem podżyto. Nie jest to jakoś tutaj, musi być bitnie zrobione. Wiecie, jakby agencja przyjechała, to tak mam to zazielenione. Czak czy tak, więc mi to pasuje. Dobra, młodeczki, nie będę przedłużał. W dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek się spodobał, to zostaw łapkę w górę, komentarz i dzięki za oglądanie. I trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie, cześć.